Wielkości. Witam Państwa, gratuluję Wigrom zwycięstwa. Co można powiedzieć, jestem bardzo zły po tym meczu, bo w pierwszej połowie zawodnicy, może nie w 100%, bo wiele akcji mogliśmy lepiej te kontrataki wyprowadzić, ale mieliśmy tak ten mecz, żeby po prostu wciągnąć kawałki, skontrować, stałe fragmenty doprowadzić i pierwszą połowę zawodnicy, tak jak powiedziałem, w jakimś stopniu potrafią wykonać to, co sobie zakładamy, mamy mecz ułożony, a w drugą połowę w przerwie sobie uczulamy się na niektóre rzeczy, niektóre mamy poprawić, a wychodzi w ogóle inny zespół, tak? Suwałki pokazały w drugiej połowie determinację, strzeliły dwie bramki, no. Więc tutaj złość, że nie może być tak, mimo że mamy bardzo młody zespół, jak i swoje problemy, to nie może być tak, że jedna połowa układamy mecz, realizujemy zadania, a w drugiej głowy szatni zostawiamy. Może inaczej ten mecz by się położył w drugiej połowie, ale niestety piłka jest przewrotna i my mamy sytuację na 2-1, Salik broni piłkę meczową i za chwilę dostajemy rykoszet, jest 2-1 po meczu. Dziękuję. Cieszy się z trzech punktów. Oczywiście ta gra, szczególnie w pierwszej połowie, nie wyglądała najlepiej. Przegraliśmy środek boiska. Za wolno rozgrywaliśmy tą piłkę z tyłu. Szczególnie bardzo dużo błędów robimy z piłką. Druga połowa już wykonaliśmy paru zmian. I to było widać na boisku. Strzeliliśmy dwie bramki, mieliśmy jeszcze paru okazji, ale jak mamy ten problem, że nie, dużo sytuacji nie wykorzystamy. Nie, że to może być 100%, nie, ale gdzie wychodzimy 4-2 czy 3-2, nie, i tak, ta, brakuje nam ostatniego podania i w tym meczu to samo. Ciągle pracujemy na tym. Teraz w sztabie mamy Mikulinasa. Może troszeczkę świeżą głową zobaczy, co można jeszcze poprawić, ale szczególnie się cieszę z trzech punktów. To był plan na dzisiaj. Poprosimy o podsumowanie tego meczu. Tak, co można poprawić? Jak świeżą, tym świeżym spojrzeniem na drużynę. Dzień dobry przede wszystkim i chcę sprostowanie takie wnieść. Nie jestem drugim trenerem, dalej zostaje Darek Czygier, a na prośbę Dariusza Mazura przyjechałem, żeby pomóc tu, tak jak trener powiedział, świeżą głowę zobaczyć, troszeczkę z boku to, co jest w drużynie, co można poprawić. Na pewno jest dużo rzeczy do poprawiania i to w każdym zespole, nie mówiąc o Wigrach, ale i o zespołach, którzy grają w Ekstraklasie i tak dalej, i tak dalej. Także co można poprawić? Na pewno można poprawić skuteczność, na pewno można poprawić zwykłe podanie, gdzie mamy szczególnie, tak jak trener powiedział, że szczególnie dużo błędów robimy w tym elemencie piłkarskim. Brakuje spokoju. W pierwszej połowie nie mieliśmy nic za dużo do powiedzenia. Świt bardzo dobrze grał pozycyjnie, taktycznie. Nie dawał nam za bardzo miejsca do rozegrania akcji. I coś, straciliśmy bramkę i ten mecz się układał bardzo źle. Ale była ta determinacja w chłopakach, wiara w to, że jesteśmy w stanie wygrać ten mecz. Myślę, że też podejście z całego sztabu szkoleniowego, że wnieść wiarę w chłopaków, dać im to, że tak, umieją grać, potrafią strzelać, jeżeli zawodnik w trzeciej czy w czwartej lidze strzela 20-25 bramek, to nie zapomina tego. Może strzeli mniej, ale nie zapomina, wie, jak to się robi. I po prostu trzeba z każdego z nich to wyczesać, wyciągnąć, żeby poczuli pewność w tym, co robią. I szli dalej w tym samym kierunku, A dzisiaj już Pan to widział w tym zespole? W drugiej połowie tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję. Dziękuję.